Drogie koleżanki, drodzy koledzy, dzisiaj mówiliśmy już o tym, że migracja to zjawisko wielopłaszczyznowe. Dyskutowaliśmy o polityce azylowej, dyskutowaliśmy o integracji. Mi zaś przyszedł w udziale zaszczyt przygotowania opinii Komitetu Regionów w zakresie legalnej migracji. Mówiłem to już dzisiaj w czasie naszej dyskusji wstępnej, że jeżeli chcemy powstrzymywać i zmniejszać skalę nielegalnej migracji, jednocześnie musimy rozwijać legalne kanały dostępu do naszego kontynentu, do naszego rynku pracy, albowiem legalny dostęp jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju naszego kontynentu. Tak więc chciałbym powiedzieć, że legalna migracja i idea błękitnej karty, której dotyczy przygotowywana przeze mnie opinia, to jest kwestia naszej przyszłości, konkurencyjności europejskiej gospodarki, konkurencyjności i możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wreszcie kwestia zapewnienia, czy możliwości zapewnienia funkcjonowania pewnych sfer publicznych, jak choćby ochrona zdrowia w obliczu tego, że w Europie wciąż występują w pewnych regionach, w pewnych krajach braki w zakresie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Europa wciąż stoi w obliczu globalnej konkurencji, w tym konkurencji o talenty, konkurencji w dziedzinie kapitału ludzkiego, o wysokich kompetencjach, a z drugiej strony wciąż mamy w wielu miejscach Europy kwestie zagrożeń demograficznych. Projekt dyrektywy, do którego odnosi się nasza opinia, dyrektywy reformującej błękitną kartę, powstał w oparciu o analizy obecnej, ale i przyszłej sytuacji dotyczącej braków strukturalnych, wysoko wykwalifikowanych pracowników w określonych sektorach. Wiemy o tym, że dotychczas obowiązujące rozwiązania w zakresie błękitnej karty z roku 2009 nie spełniły swoich nadziei. Część krajów w związku z tym zastąpiła te niedobory rozwinięciem systemów krajowych w zakresie legalnej migracji osób wysoko wykwalifikowanych, lecz przepisy na poziomie krajowym są bardzo często niejasne, skomplikowane dla pracodawców, którzy tak naprawdę są główną siłą napędową w tym zakresie, jako że to właśnie pracodawcy są najbardziej zainteresowani w poszukiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników do rozwoju swoich firm, swoich biznesów. W czasie prac nad opinią miałem okazję spotkać się z prezydentem Eurochamber, izby skupiających największe izby pracodawców z całej Europy i rozmawiać o występujących brakach w zakresie wykwalifikowanej siły roboczej w poszczególnych krajach. Te braki definiowane przez pracodawców wciąż są bardzo wysokie. Propozycja komisji zmierza do ustanowienia jednolitego europejskiego schematu postępowania zastępującego systemy krajowe w celu ujednolicenia i uproszczenia procedur tak dla pracowników, jak i dla potencjalnych beneficjentów, a więc
a więc tak jak dla pracodawców, jak i potencjalnych beneficjentów, a więc pracowników. Nie oznacza to jednak, że kraje członkowskie nie będą miały wpływu na proces. Nadal to one będą nadawały uprawnienia błękitnej karty, to kraje członkowskie nadal będą ustalały wielkość napływu pracowników na ich obszar, na ich rynek pracy. Obniżono progi dochodowe, które dotychczas były na poziomie 1,5 średniego wynagrodzenia w danym kraju, ale to wciąż kraje decydują, w jakim stopniu obniżane będą te progi, ponieważ dyrektywa wprowadza elastyczność w zakresie progów dochodowych od 1 do 1,4 wysokości średniego dochodu w danym kraju. Dyrektywa, co istotne z punktu widzenia naszej dyskusji o zjawisku migracji, włącza osoby z wysokimi kwalifikacjami już przebywające na terenie Europy i objęte międzynarodową pomocą do tego systemu. Moja opinia, chciałbym dodać jeszcze, że szacowane przez Komisję korzyści ekonomiczne dla europejskiego rynku to od 1,4 do 6,2 miliarda euro rocznie. Moja opinia, którą miałem zaszczyt przygotować, docenia starania zmierzające do tego, aby zapewnić europejskiej gospodarce podaż wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, aby Unia Europejska wciąż, obszar Unii Europejskiej wciąż pozostawał rynkiem konkurencyjnym w skali globalnej. Wspiera co do zasady kierunek i propozycje Komisji. Ale zauważa również, że działania zmierzające do nasycenia czy zapewnienia europejskiego rynku braków na europejskim rynku pracy pracownikami z krajów trzecich nie mogą i nie powinny zastępować szeroko zakrojonej i zaplanowanej na długi czas inwestycji w edukację i przystosowania mieszkańców Unii Europejskiej. Z drugiej strony w opinii tej podkreślam rolę regionów w zakresie rozpoznania potrzeb lokalnego rynku pracy, gdyż pamiętajmy, że legalna migracja musi być odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy. Mamy również świadomość, że część regionów jest dotknięta wysokim bezrobociem i wówczas dla nich niezbędne są procedury ochronne. Test rynku pracy, a więc dbanie o to, żeby podkreślamy znaczenie procedur ochronnych i rolę lokalnych i regionalnych władz w ich przeprowadzaniu, we wdrażaniu reformy błękitnej karty. Podkreślamy również rolę władz lokalnych i regionalnych w promowaniu idei błękitnej karty wśród przedsiębiorców, wśród lokalnych firm oraz rolę w zakresie gromadzenia danych co do ich potrzeb, co do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, które są niezaspokojone. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu ekspertowi Pawłowi Kaczmarczykowi
Chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu sekretariatowi CIVEX za wsparcie udzielone w czasie przygotowania opinii. Chciałbym wreszcie podziękować bardzo mocno wszystkim członkom Komitetu Regionów, którzy wzięli udział w debacie, którzy przesłali swoje wnioski. Wszystkie te postulaty, które mieszczą się w przedstawionej przeze mnie filozofii legalnej migracji, starałem się uwzględniać. Chciałbym również podziękować na końcu last but not least mojej grupie politycznej Europejskiej Partii Ludowej za to, że obdarzyła mnie zaufaniem i wyznaczyła mnie do tej opinii. Dziękuję bardzo.